Siema widzowie z YouTube'a, dzisiaj mówimy sobie rework Yoru, który trafi do nas, nie wiemy dokładnie kiedy, miał trafić w patchu 3.09, ale możliwe, że trafi w następnym akcie, czyli za 20 parę dni, zgaduję, że w tym patchu 3.09, czyli we wtorek, raczej go nie będzie, zakładałbym, że będzie właśnie w następnym akcie. Mamy pokazane wszystkie umiejętności, zreworkowane, zapowiada się naprawdę mocno, no i omówimy sobie, bo no nie ukrywam. Jestem zaciekawiony, bo ten reworker był naprawdę odkładany przez bardzo, bardzo długi czas. Jeżeli podoba się kody, które tworzę, standardowo subik, wpadajcie na streamie twitch.tv/nc731 od poniedziałek, wtorek, czwartek, godzina 11 i zaczynamy. Pierwsza umiejętność, która będzie zmieniona w tym reworku, to są kroki Yoru. Wcześniej mieliśmy zwykłe kroki, rzucamy kroki, dwa ładunki, one sobie idą i wydają dźwięk. Teraz zamiast kroków Yoru będzie miał coś takiego, zobaczcie. Dobra, co to jest? To jest coś takiego, że Yoru zamiast kroków, po pierwsze co możemy zauważyć, ma tylko jeden ładunek. Dodatkowo, nie są to już kroki, tylko jest to taki fake Yoru, który biegnie do przodu i na kontakcie z przeciwnikiem wybucha. Podczas wybuchu robi taki stożek do przodu i fleszuje swoich przeciwników w całym zasięgu tego stożka. Dodatkowo, bo jak widzicie, ten Yoru jest taki niebieski, fake. Ten niebieski Yoru, on jest niebieski tylko dla osób z waszej drużyny. Przeciwnicy widzą tego Yoru jako normalnego, zwykłego Yoru, zaraz wam to pokażę. Ta kopia tego Yoru jest niebieska tylko dla sojuszników. Z perspektywy wroga wygląda to w następujący sposób. Idzie sobie ten fake Yoru z kroków. Pyk wybucha i dostajecie flesza. No bardzo, wydaje się to bardzo mocne w porównaniu do tego, jak wcześniej te kroki działały. Tutaj macie ten stożek, czy tam trójkąt, no bardziej trójkąt chyba. Albo stożek, to nieważne. Drugą umiejętnością, która jest zmieniona, jest teleport. Flash również dostanie małe zmiany, ale to omówimy sobie później. Jeżeli chodzi o teleport, to standardowo wiecie, rzucacie Yoru teleport, tepacie się i tyle. Koniec magii. A od teraz, patrzcie, będziecie mogli rzucić teleport i użyć fake teleporta. Przeciwnicy fake teleporta generalnie słyszą tak, jakbyście się normalnie przeteleportowali. Ale jaka fajna taka plazma zostaje przez chwilę na fake teleporcie. To będzie pokazane z perspektywy przeciwnika. Widzicie? Jest taki fake dźwięk teleporta. Czyli jeżeli Yoru zamiast się teleportować normalnie, może użyć takiego fake teleporta. I przeciwnicy widzą właśnie coś takiego. Taka plazma przez chwilę zostaje na ziemi. Wygląda spoko i generalnie umiejętność tego fake teleporta wydaje się też dość mocna. Będzie bardzo łatwo. Będzie można bardzo łatwo, no tak, wiecie, no grać na... I wydaje mi się, że taki zamysł był Yoru od samego początku, nie? Że jesteście postacią, która jest taka, taka stealth, taka no w ukryciu, gracie na umyśle przeciwników i w ogóle i od teraz będzie można dużo lepiej to robić. I fake teleport jest dostępny na teleporcie, dodatkowo zgaduję, że teleport może dostać też jakieś zmiany typu większy ma zasięg, mniej szkudzam, czy jakieś takie rzeczy. Nie zdziwiłbym się, jakby ten teleport sam w sobie, jeszcze te przeteleportowanie się mogło dostać jakieś zmiany. Przejdziemy sobie teraz do praktycznie ostatniej zmiany, bo jeszcze jest mała zmiana na flashach, która jest, nie jest pokazana na tym filmie, ale ja ją wam też opowiem za chwilę. Jeżeli chodzi o Ultimate'a, jest to ogromna zmiana, naprawdę. Ultimate będzie teraz taki dobry, patrzcie. Ja nie będę nic mówił, po prostu zobaczcie, co się dzieje. Dobra, omówmy sobie tą zmianę, bo jest tutaj zmian dużo. Jest zmian też parę, których nie widać na filmie. Po pierwsze, po użyciu Ultimate'a, pierwsze co możecie zauważyć, że podczas Ultimate'a możecie używać wszystkie umiejętności. I podczas waszego Ultimate'a możecie podbiec do wroga, rzucić mu flesza. Czyli wasza drużyna wchodzi od shorta, wy stoicie obok wroga, bo wiecie gdzie jest, rzucacie mu na przykład flesza, nie? Albo rzucacie fake teleport, albo rzucacie fake Yoru, pamiętajcie. Teraz na Ultimate'cie macie fake Yoru, który może wyjść z danej pozycji i ktoś myśli, że to przeciwnik. Więc naprawdę Ultimate, możecie wszystkich umiejętności użyć podczas Ultimate'a. Czyli tutaj teleport, tutaj flash. Dodatkowo, teraz na Ultimate'cie nie macie ograniczonego pola widzenia. Widzicie wszystko na Ultimate'cie. Wcześniej było ograniczone pole widzenia, widzieliście tylko rzeczy przed sobą, teraz widzicie rzeczy na całej mapie. Całą mapę. I dodatkowo, uwaga, też bardzo ważna zmiana, przeciwnicy nie widzą was na Ultimate'cie. Jeżeli podejdziecie w twarz przeciwnika, wejdziecie w twarz przeciwnika, to on was już nie widzi.
W ogóle nie widać Joru na Ultimate, nieważne jak blisko niego jesteście. Jedyne co widać, jakby nic nie widać jakby z Ultimate'a, jedyne co to słychać kroki Joru. Słychać jak chodzi, więc będziecie słyszeli, przeciwnicy będą słyszeli wasze kroki, będziecie słyszeć kroki Joru na Ultimate'cie, ale nie będziecie w ogóle go widzieć. Czyli nawet jak będziecie w twarzy Joru, on będzie na Ultimate'a, nic nie widzicie, ale będziecie słyszeć jego kroki. No i dodatkowo będzie mógł wrzucać wam umiejętności. Czyli widzicie, on używa wszystkich umiejętności na Ultimate'cie. Ale wyjście z Ultimate'a za to jest trochę wolniejsze. Jeżeli chodzi o wyjście z Ultimate'a, to jest ono trochę wolniejsze niż wcześniej. No ale zmiana w Ultimate'cie, że możecie używać pierwszej umiejętności, po drugie nie widać was na Ultimate'cie, po trzecie widzicie wszystko na Ultimate'cie. To jest broken, możecie, no to nie wiem, to ten Ultimate wydaje się bardzo dobry. Bardzo dobry się wydaje ten Ultimate. Dobra, jeszcze chodzi o zmianę z flashami, bo jest mała zmiana z flashami, nie wiem czy tutaj będzie ją słychać. Generalnie flashe będą miały trochę inny dźwięk niż wcześniej, będą trochę bardziej ciche po odbiciu się i będzie trochę łatwiej jakby, trochę ciężej będzie usłyszeć flasha przez przeciwnika, to jest taka mała zmiana z flashami. Dobra, podsumujmy sobie wszystkie zmiany. Po pierwsze mamy fake Yoru, który wychodzi i na kontakcie flashuje przeciwników. Mocne, mamy jeden ładunek na tym. Dodatkowo możemy użyć tak zwanego fake teleporta zamiast zwykłego teleporta. Po trzecie, flashy będą trochę bardziej ciche. I najlepsza zmiana na sam koniec, Ultimate, podczas którego wszystko widzicie. Możecie rzucać wszystkie umiejętności, przeciwnicy w ogóle was nie widzą, tylko słyszą wasze kroki. No broken. Wydaje się bardzo mocne. Joru wcześniej potrzebował do Ultimate'a 6 ładunków, teraz z Ultimate'a będziecie mieli 7 ładunków. Jeszcze na tym Ultimate'cie troszeczkę wolniej wychodzicie z Ultimate'a. Trochę wolniej. No ale fakt, że możecie użyć wszystkich umiejętności, tak Joru, teleporta, flashy na przeciwników, to się wydaje bardzo mocne. No patrzcie na tą sytuację. Dajmy na to, cała drużyna idzie shortem, wy wbiegacie Joru sobie gdzieś w środek bombside'u, widzicie gdzie są wszyscy przeciwnicy, możecie dać im bezkarnie flasha z Ultimate'a i wspomóc waszą drużynę. Wydaje mi się, szczerze, że Joru w takich zmianach masz szansę być grany nawet na proplayu. Naprawdę bardzo przyjemna postać i zdecydowanie sobie nią pogram, jeżeli będzie już dostępna. Napiszcie w komentarzach, co myślicie o tym reworku Joru. Mi się podoba. Nie wydaje mi się, żeby to było jakoś super za mocne. Na pewno będzie dość nieprzyjemne do grania przeciwko. To będzie dość irytująca postać, mam wrażenie, do grania przeciwko. Wydaje się bardzo też fun to play, takie wydaje się bardzo no, fajne do pogrania. Kiedy wyjdzie rework Joru, nie wiadomo dokładnie, miał być w patchu 4.03, ale nie oczekiwałbym, że to dopiero we wtorek wyjdzie. Wydaje mi się, że ten rework wejdzie w następnym akcie, czyli za 20 parę dni. Jeżeli wejdzie, oczywiście sobie pogramy. Piszcie w komentarzach, co o tym myślicie. Czy wam się podoba, czy będziecie grali, co myślicie o umiejętnościach, czy jest OP, czy nie. Czy film się spodobał, subik, wiadomo. Subskrypcji wpadajcie na streamy, Twitch, więcej. 731 poniedziałek, wtorek, czwartek. 11. Dzięki wielkie za oglądanie i siema!